Radio Końcika, proszę Państwa, Radio Końcika. My tu mamy różne opcje, proszę Państwa. Ta babka, co tu się wypowiadała, to ona się tu wypowiada od pół godziny dzisiaj gada. Które mają podobne cele, mają podobne spojrzenie na politykę zagraniczną, na sprawy bezpieczeństwa. Reklamę żydowską w Radiu Tok FM pomijamy. Wymienię z takich planów czy z działania pana prezydenta, bo ich jest bardzo wiele, a mianowicie 2017 rok to jest rok tylko przed wielkim jubileuszem. Ja muszę to wyłączyć, bo mnie to zaczyna denerwować, te twoje Mikołaje, te twoje reklamy, odzyskania przez Polskę niepodległości. To zaczyna denerwować. Pan prezydent wystąpił do parlamentu z inicjatywą tworzenia takiego ponadpartyjnego komitetu obchodów święta niepodległości, komitetu, który będzie skupiał. Będzie on oczywiście pod przewodnictwem pana prezydenta, ale będzie skupiał najważniejsze osoby w państwie, ale również osoby, które przedstawicieli klubów parlamentarnych, ale również i opozycji pozaparlamentarnej, który będzie skupiał również tych wszystkich, którzy zajmują się jako organizacje pozarządowe, kombatanci, inne związki, grupy, które zajmują się właśnie sprawami związanymi z utrwalaniem